Drodzy kibice, dostaliśmy informację z miasta, że brakuje rzeczy dla naszych sąsiadów. Bardzo prosimy, żeby każdy zabrał na spotkanie jedną z tych rzeczy, czy szczoteczkę do zębów, czy pastę do zębów, czy szampon, czy mydło, zostawił w specjalnych miejscach przed meczem lub w trakcie meczu na stadionie. Najbardziej martwią oczywiście brak odpowiedniej liczby punktów. To oczywiście zawsze martwi. Wiemy, jaką pracę przez okres przygotowawczy przeprowadziliśmy. Troszeczkę było zmian w sposobie grania, troszeczkę było zmian też kadrowych w zespole. To czasami tak działa, że jakieś nawet niewielkie zmiany w zespole, teoretycznie nie mało istotne, wpływają na rozregulowanie się całego zespołu i czasami potrzeba troszeczkę czasu, aby ten zespół wrócił na właściwe tory. I na pewno to nie pomaga też oczywiście gdzieś tam straty punktów, gubienie punktów. I to nas na pewno martwi, bo kilka z tych spotkań przynajmniej powinniśmy wygrać, bo mieliśmy przewagę, ale sport, no piłka nożna nie jest do końca zawsze sprawiedliwa. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale pracujemy nad tym, żeby na te tory właściwe, czyli gdzieś tam tą ścieżkę jakoś taką zwycięstw powrócić. Myślę, że dużo pracy włożyliśmy w taktykę, więc te sprawy, zauważyliśmy, że sprawy mentalne, czyli taka po prostu zwykła chęć bardzo mocna, po prostu wygrania meczu, czasami obojętnie jak. Dużo chłopcy mieli informacji o taktyce gry, dużo zajęć z tym związanych, sposobu gry, natomiast do tego jeszcze trzeba dołożyć taką po prostu zwykłą chęć strzelenia tej bramki, odniesienia zwycięstwa. Czasami nie musimy być cały czas piękni, to czasami może być brzydkie jakieś momenty w grze, ale chodzi o to, żeby czasami po prostu przepchać tą bramkę. Zresztą widzimy po wczorajszym spotkaniu reprezentacji Polski, gdzie też ta gra się nie układała w pierwszej połowie, ale jedna bramka, trochę przypadkowa, trochę rzut karny taki, spowodowała, że nagle cały zespół nabiera wiatru w żagle. I myślę, że my jesteśmy też w tym punkcie. Zresztą ta bramka strzelona z minimalnego spalonego w ostatnim spotkaniu, widzimy, jak zawodników puściło w pewnym momencie, jak ta bramka padła, jak wszyscy zaczęli się cieszyć, jak nagle ich odpuściło i później znowu ta decyzja kilka minut później, że jednak tej bramki nie ma i ciężko się trzeba o nią starać. Także myślę, że tej taktyki było dużo. Zawodnicy na pewno wiedzą, jak mają grać, znają plan gry, wiedzą, co mają robić, ale muszą dość dołożyć tej determinacji. Muszą dołożyć determinacji już takiej pod samą bramką, w różnych takich detalach, szczegółach, może mniej istotnych dla generalnej taktyki, ale bardziej ze względu właśnie na taki na mental, na bardziej ważne to, co ten redaktor wspomniał, właśnie tym takim mentalnym przygotowaniu do meczu. Myślę, że ani nie martwi, ani nie cieszy, ale dobrze pan zauważył, że raczej lepiej nam się gra z drużynami, które też chcą grać piłkę. Bardzo trudno się gra z przeciwnikiem, który w tę piłkę nie chce grać. I bardzo ciężko tak naprawdę mu odebrać piłkę, bo to jest na każdą jakąś próbę pressingu jest kopnięcie piłki tak naprawdę jak najdalej do przodu i później gdzieś tam walka na własnej połowie o zebranie drugiej piłki, więc na pewno się łatwiej gra. No zresztą takie mecze, jak graliśmy na jesień z Widzewem i z Polkowicami, po 4-0 wygrane, to też były mecze, w których zespoły chciały grać w piłkę. I Widzew i Polkowice, oni chcieli po prostu grać w piłkę. Więc myśmy się też do tego dobrze taktycznie ustawili. Też nie ukrywam, że myśmy korzystali na błędach tych zespołów w rozegraniu. Natomiast jeżeli zespół, tak jak poprzednie zespoły, większość, z którymi graliśmy, raczej nie chcą grać, raczej tylko kopną piłkę do przodu, więc ciężko wykorzystać jakiś błąd. Później się też trzeba bardzo mocno męczyć w ataku pozycyjnym przy bardzo mocno gdzieś tam zamurowanym przeciwniku. Ale jeszcze wracając do pierwszego pytania, na pewno bardziej konkretnie musimy być pod Polenkami. Tam jest czasami za dużo podań jeszcze. O jedno, o dwa, co o trzy podania niepotrzebne. Musimy być bardziej konkretni, bardziej bezpośredni, bardziej konkretni, a nie szukać jakiejś pięknej bramki, koronkowej bramki. Czasami brzydka bramka jest, tak samo się liczy jak
strzelona po pięknej akcji koronkowej 6-5 podaniowej. Wracałem, bo jeżeli nie strzelamy bramek, to wiadomo, że za to odpowiada dziewiątka, najwyżej wysunięty zawodnik w naszej formacji. Bierzemy ciągle, pracujemy nad tym, żeby nie tylko Kamil był tym egzekutorem. Staramy się, żeby cały zespół brał odpowiedzialność za zdobywanie goli. Przecież ten czas ostatni poświęcaliśmy na to, żeby więcej opcji w ofensywie, więcej opcji dla strzelających zawodników występowało. Co do Kamila, jesteśmy przekonani, wierzymy, ma takie umiejętności, że w kolejnych meczach na pewno będzie strzelał bramki, mimo że w wielu spotkaniach jest kryty pieczołowicie i tak naprawdę jest mu o wiele trudniej niż w pierwszej rundzie, ale ma na tyle dużą jakość, że jest w stanie przełamać siebie i dać gole pod Beskidziu. Przygotowujemy się jak do kolejnego spotkania o punkty. ŁKS jest drużyną grającą mocno kombinacyjnie, drużyną, która chce prowadzić grę. Tak naprawdę będzie to pojedynek dwóch podobnych stylów, które preferują jedni i drudzy trenerzy. Dlatego plan na mecz zostawimy go oczywiście dla siebie, nie chcemy zdradzać tego wszystkiego przed, ale możecie być pewni, że będziemy od pierwszej do ostatniej minuty zaangażowani i od pierwszej do ostatniej minuty będziemy chcieli ten mecz wygrać, żeby w końcu na stadionie w Bielsku kibice mogli się cieszyć i wspólnie z nami świętować zwycięstwo. To jest temat złożony, kilku zawodników było na reprezentacji, musimy najpierw spojrzeć na nich i dowiedzieć się, czy tak naprawdę zregenerowali się po tych wszystkich meczach wyjazdowych i po podróżach. Staramy się na bieżąco monitorować tych zawodników. Co do składu, podejmiemy go zapewne jutro albo rano przed meczem, dlatego na dzisiaj ten skład jeszcze jest otwarty.